Sztandar jest niezwykle ważnym znakiem dla oddziałów wojskowych, stowarzyszeń czy instytucji. Jest oznaką przynależności grupy ludzi do pewnej wspólnoty. Na przestrzeni dziejów sztandary były obecne w naszej świadomości narodowej. Znajdowały się na polach bitew pod Grunwaldem, Wiedniem czy Warszawą. W trakcie III Powstania Śląskiego sztandar był także obecny wśród oddziałów powstańczych. Sztandar to duma, tradycja, honor i szacunek dla żołnierza polskiego, powstańca, który walczy w polskiej sprawie. Obdarzony wielkimi tradycjami nawet w trakcie procesu jego powstawania. Dawniej sztandar wyszywały głównie mężatki, które przy wyszywaniu awersu i rewersu sztandaru często modliły się, śpiewały pieśni maryjne, pieśni patriotyczne i pieśni regionalne związane z danym regionem. Sztandar to tożsamość, więc poświęcano mu już w trakcie procesu tworzenia wiele estymy. Gdy zakończył się proces wyszywania, kobiety przekazywały sztandar mężczyźnie, żonatemu oczywiście, który cieszył się w danej społeczności lokalnej wielkim szacunkiem. Obdarzony był zaufaniem społecznym. On tworzył poczet sztandarowy, z którym udawał się na mszę świętą, aby godnie sztandar poświęcić. Następnie po mszy świętej odbywała się ceremonia przekazania sztandaru jednostce wojskowej, powstańczej. Gdy sztandar był przekazywany, najczęściej towarzyszyły mu również dwie osoby, ojciec i matka chrzestna. Niejednokrotnie sztandar miał swoje ceremonie przybicia gwoździ fundatorów. Gdy dowódca jednostki przejmował sztandar od osoby, która mu przekazywała, dowódcy pocztu, to najczęściej wtedy dowódca tej jednostki w sposób uroczysty prezentował w całej społeczności zgromadzonej przy przekazaniu sztandaru awers i rewers sztandaru, który otrzymywał. Najczęściej na awersie sztandaru widniał orzeł polski i hasło Bóg, honor, ojczyzna. A z drugiej strony Matka Boża z zawołaniem religijnym. Jest coś elektryzującego w sztandarze. Każdy sztandar jest wyjątkowy i niepowtarzalny. I właśnie tu, w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, możecie Państwo zobaczyć wspaniałą kolekcję sztandarów z tamtego okresu. Sztandarem, o którym warto wspomnieć, jest ten Związku Byłych Marynarzy Powstańców. Marynarze tworzący oddział szturmowy pod dowództwem kapitana Oszka zasłynęli właśnie w walkach o te tereny.